10 najdziwniejszych stadionów na świecie. 10. Janguito Malucelli. Stadion należący do brazylijskiej drużyny założonej w 1994 roku Malucelli Futebol. Ich stadion zasłynął przede wszystkim z dość charakterystycznej trybuny, ponieważ ta jest trawiasta. Tylko popatrzcie. 9. IGRALISTE BATARIA Chorwacki stadion umieszczony w jednym z najbardziej nietypowych miejsc na ziemi. Boisko jako jedyne na świecie znajduje się między dwoma chronionymi zabytkami. Zamkiem Kamarlengo i wieżą św. Marka. Na co dzień rozgrywa tam mecze klub HNK Trogir. 8. Haninksfer. W niewielkiej wiosce rybackiej Haninksfer, zamieszkiwanej zaledwie przez 500 osób, znajduje się jedno z najpiękniej położonych boisk świata. Mieści się ono na dwóch niewielkich norweskich wyspach. Nie grają na nim profesjonalni sportowcy, ale dzieci trenowane przez członków miejskiego klubu. Muszą jednak szczególnie uważać, ponieważ dookoła boiska na pobliskich skałach umiejscowiono stojaki, na których wiosną suszą się dorsze. 7. Stadion Otmara Hitzfelda. Najwyżej położony stadion w Europie. Umieszczano go na wysokości 2000 metrów nad poziomem morza. Stadion znajduje się tak wysoko, że piłkarze i kibice muszą dojeżdżać na boisko kolejką górską. Nie ma tam normalnej murawy, naturalna trawa raczej by się nie przyjęła. W związku z tym jedyną opcją pozostała sztuczna nawierzchnia. Na boisku mecze rozgrywa drużna FC Kspon. 6 Gospindolat, stadion piłkarski w mieście Imotski w Chorwacji, został wybudowany w latach 1987-1989, choć pierwotnie miał być gotowy już na 8 Igrzyska Śródziemnomorskie w 1979 roku. Obiekt może pomieścić 4000 widzów, z czego 3000 to miejsca siedzące. Swoje spotkania rozgrywa na nim drużyna NK. I Mocki. Co ciekawe, są plany rozbudowania stadionu. Popatrzcie tylko na projekt. 5 Strachów największy stadion piłkarski drugi co do wielkości obiekt sportowy świata znajdujący się w Czechach w praskiej dzielnicy Strachow. 7 września 1994 roku odbył się tu koncert grupy Pink Floyd, będący częścią trasy koncertowej promującej album The Division Bell, który zgromadził ponad 120 tysięcy widzów. Obecnie jest wykorzystywany jako obiekt treningowy. Na płycie głównej mieści się 8 boisk. 4. Osaka. Były osakijski stadion drużyny baseballowej Nankai Hawks. Stadion został ostatecznie rozebrany w 1998 roku. Jego teren zajmuje obecnie centrum handlowe. I to jest najdziwniejsze. Popatrzcie tylko na efekt. 3. Cocodrilo Sports Park jest wielofunkcyjnym stadionem w Caracas Wenezueli. Obecnie jest wykorzystywany głównie do meczów piłki nożnej i jest domową areną Caracas Football Club. Stadion ma 3,5 tysiąca miejsc. Co jak co, ale efekt jest niesamowity. 2. Marina Bay Stadium, największy stadion w Singapurze, uroczyście otwarty w 2007 roku. Trybunę zlokalizowano na brzegu Zatoki Marina, na której znajduje się obiekt. Boisko unosi się na specjalnych platformach, zaś sam stadion służył wielokrotnie jako miejsce państwowych uroczystości. 1. Stadion Municipal de Braga Stadion piłkarski w Bradze w Portugalii otwarty 30 grudnia 2003 roku. Koszt budowy wyniósł 83 miliony dolarów. Stadion mieści 30 tysięcy widzów. Posiada tylko dwie wysokie trybuny. Z pozostałych stron nie zostały takowe postawione. Za jedną bramką znajduje się pusta przestrzeń, za drugą zaś skała. Obecnie mecze na nim rozgrywa drużyna Sportingu Braga. Stadion był jedną z aren piłkarskich Mistrzostw Europy 2004. Stadion zbudowano z ponad pół miliona ton skał, które najpierw wysadzono, a później przemielono na cement, z którego wykonano projekt stadionu. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!